Mamy tutaj wykres funkcji y równy moduł x, czyli wartość bezwzględna x. No on się składa z dwóch takich półprostych. Jeżeli sobie przypomnimy, co to jest wartość bezwzględna, czy to jest odległość punktu na osi liczbowej od zera, to jest taka najbardziej poglądowa definicja. No a we wzorach to wygląda tak, że to jest, jeżeli x jest na prawo od zera, czyli x jest dodatni, to jest po prostu x. To oznacza, że to jest taka półprosta y równy x, prawda? No a dla x-ów ujemnych to jest półprosta y równe minus x, to jest ten fragment tego wykresu. No i to jest symetryczny wykres względem pionowej osi, no dlatego, że jeżeli weźmiemy dowolną liczbę, no to jej dodatnią, powiedzmy, to jej moduł jest tutaj, to jest równy jej samej. No i dla przeciwna liczba, przeciwna ma ten sam moduł, prawda? Czyli to jest ta symetria względem pionowej prostej. I teraz naszym celem w tym filmie jest napisanie wykresu nowego, napisanie równania dla nowego wykresu, który powstaje poprzez przesunięcie tego naszego wykresu. Czyli to przesunięcie będzie tak, że najpierw przesuniemy w prawo, czyli przesunięcie o 2 w prawo. To będzie pierwsza operacja, no a potem przesunięcie o 3 do góry. O, i celem naszego zadania jest napisanie równania tego przesuniętego wykresu. I jak zwykle zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. Dobrze, to może narysujmy sobie rysunek, to może nam to ułatwi. Czyli co? Przesuwamy o 2 w prawo, czyli każdy punkt na tym wykresie przesuwamy o 2, czyli tak. Tutaj będzie o 2, tutaj przesuwamy o 2, no i ten przesuwamy o 2 w poziomie, prawda? O. No i co? I dostaniemy, no jak przesuwamy prostą, czy też półprostą, to dostajemy prostą równoległą do niej, czyli ta niebieska półprosta też ma nachylenie równe 1, no i podobnie tutaj robimy, prawda? O 2 przesuwamy, tak? Ten punkt minus 2 przesuwamy go tu, czyli dostaniemy taką drugą, taki kształt podobny, znaczy taki sam kształt, tylko inaczej, trochę rozmieszczony na płaszczyźnie, prawda? Inaczej w układzie współrzędnych. T, nachylenie tej prostej jest 1, a tej półprostej, a nachylenie tej półprostej jest minus 1. No i teraz pytanie jest takie, jakie jest równanie, prawda? Y równa się, i co tutaj mamy wpisać? No zobaczmy, spróbujmy tak napisać równanie tej prostej. No to wiemy, że równanie tej prostej w postaci kierunkowej to jest tak, współczynnik kierunkowy razy x, ale współczynnik kierunkowy, ta prosta, prawda, ta półprosta i ta są równoległe do siebie, no bo jedna powstała przez przesunięcie drugiej, czyli mają ten sam współczynnik kierunkowy, czyli tu będzie 1, tak jak ta, no plus wyraz wolny, prawda, x plus b. No i teraz to B odzyskujemy stąd, że wiemy, że ten punkt ma należeć. Co to jest za punkt? To jest punkt o współrzędnych 0, 2, czyli 0 równa się 2 plus B. Aha, no to B jest minus 2. Czyli ten fragment tego naszego wykresu to jest fragment prostej y równe x minus 2. No a teraz tutaj, co mamy tutaj? Teraz wiemy, że tutaj y to jest minus x plus jakieś, no może c tym razem. I podobnie, czyli jeszcze jeden punkt musimy znaleźć na prostej, jak już mamy współczynnik kierunkowy, czyli punkt 0, no weźmiemy ten sam punkt, czyli 0 to jest minus 2 plus c, czyli c jest 2 tym razem. Czyli ten fragment tutaj, tej prostej, to jest y równe minus x plus 2, może to zapiszę inaczej, minus x minus 2, prawda? To jest to samo. Dobrze, czyli teraz ta prosta przesunięta, to jaki jest wykres? To jest wykres jakiej funkcji? Y równa się, tak? Dla x-ów większych równych 2 to jest x minus 2, to jest ten fragment, prawda? Dla x-ów większych równych 2. No a z kolei minus x minus 2 dla x-ów mniejszych od 2. No to co? Ale jeżeli x jest większe od 2, to x minus 2 jest większe od 0. Teraz jak porównamy to, to widzimy, że to, co jest tutaj, to jest definicja, co to jest moduł x minus 2. Prawda?
Moduł x minus 2 to jest x minus 2, jeżeli to, co pod modułem jest dodatnie, czyli x większe równe 2 i minus to, co pod modułem, jeżeli to jest ujemne. Czyli wykres tej funkcji to jest równanie, to jest x minus 2. No jeżeli się tak zastanowimy, to tak właśnie musi być. Jeżeli przesuwamy wykres pewnej funkcji, tak jak tutaj, i zapytamy się, no dobrze, jaką wartość ma ta funkcja w jakimś punkcie x tutaj, no to ona, żeby wiemy, że jej wartość to jest taka sama jak tej funkcji przed przesunięciem, ponieważ to było o 2 w prawo, to tutaj, prawda, o 2 w lewo. Czyli musimy od tego argumentu odjąć tę wartość, o ile przesuwamy, czyli 2, i tu jest obliczyć wartość tej pierwotnej funkcji w tym punkcie x minus 2 właśnie, prawda? Czyli, no właśnie tak jak tutaj, nasza pierwotna funkcja to była moduł x i zamieniamy argument x w definicji funkcji na x minus 2, jeżeli przesuwamy o 2 w prawo. Jeżeli przesuwamy o 2 w lewo, czyli o 2 w lewo, gdybyśmy przesuwali, no to by było zamiast dodać, musielibyśmy odjąć to, zamiast odjąć to 2, musielibyśmy dodać, czyli było x plus 2. Dobrze, to jest pierwsza rzecz i następnie przesuwamy o 3 do góry. No przesunięcie do góry jest może bardziej intuicyjne, no bo co musimy zrobić? No każdy punkt przesuwamy o 3 w górę, czyli dodajemy 3 do wartości funkcji, prawda? Czyli ten punkt ląduje tutaj, tak? Ten punkt ląduje tutaj, ten punkt ląduje tutaj. Znowuż kształt się nie zmienia. Kształt się nie zmienia. No, niech się nie zmienia. Czyli dostajemy znowuż proste, półproste są równoległe do siebie. No i co? I jaki to jest? Czyli do każdej wartości, dla każdego x-a, do wartości funkcji, którą przesuwamy, dodajemy no, tyle, o ile przesuwamy. Czyli jeżeli przesuwamy do góry, to dodajemy 3. Czyli to jest moduł x minus 2 plus 3. To jest równanie tego naszego wykresu funkcji y równe moduł x, przesunięte o 2 w prawo i o 3 do góry. Gdybyśmy chcieli przesunąć do dołu, no to oczywiście zamiast dodać 3 musielibyśmy odjąć. No, czyli to są reguły, które obowiązują dla dowolnego wykresu funkcji, niekoniecznie moduł x. Prawda? Czyli jak przesuwamy wykres w prawo, to piszemy argument, od argumentu odejmujemy 2. Natomiast jeżeli przesuwamy w lewo, do argumentu dodajemy 2. No i tutaj do góry, do dołu, no to po prostu do wartości funkcji dodajemy lub odejmujemy tyle, o ile przesuwamy. Czyli jeżeli dodajemy, to przesuwamy do góry. Jeżeli odejmujemy, przesuwamy w dół.